Solidarność w Śląskiej Akademii Medycznej wtedy była jedną z najsilniejszych organizacji w ogóle na Śląsku. I to nie tylko w służbie zdrowia, ale w ogóle. Wynikało to z tego, że członkostwo w związku zawodowym, który został utworzony zarówno w samej uczelni, jak i w szpitalach, obejmował wszystkich pracowników. Tym samym myśmy mieli ponad 4,5 tysiąca członków, co dawało w porównaniu z zakładami pracy jedno z najwyższych miejsc pod względem, no, jak to się brzydko mówi, uczłonkowienia. I dzięki temu rzeczywiście mieliśmy nie tylko, bym powiedział, ilość członków, ale ilość placówek służby zdrowia, którą obejmowaliśmy swoją działalnością. W związku z tym zbliżające się jak gdyby wydarzenia, które pod wieloma względami różne, bym powiedział, zjawiska czy zdarzenia zapowiadały. A więc narastający konflikt pomiędzy Solidarnością a partią, coraz ostrzejsze wypowiedzi generała Jaruzelskiego, no aż wreszcie do znanego stwierdzenia, że socjalizmu będziemy bronić tak jak niepodległości, co jasno wskazywało, że wojsko, partia będzie bronić swoich interesów, a nie będzie reprezentowała interesy kraju. Wyświetlony dzień wcześniej film pokazujący wydarzenia na Węgrzech, ale te brutalne rozprawianie się z powstańcami węgierskimi były, bym powiedział, manifestacją zastraszania wobec tego, co jeszcze nie wiedzieliśmy kiedy, ale stało się już praktycznie następnego dnia. Nie mieliśmy na terenie ani uczelni, ani w szpitalach elementów prowokacji. Organizacja była sprawna, silna, mająca dobre zaplecze personalne. Nie mieliśmy, bym powiedział, jakichś kłopotliwych członków, prowokatorów. Zdarzało się to w pierwszej fazie, przy wyborach, w różnych momentach, które mogły to sygnalizować, ale biorąc pod uwagę ten zdecydowany, silny trzon bardzo pozytywnie odbieranych ludzi na terenie uczelni i w szpitalach, przede wszystkim jako dobrzy naukowcy, młodzi, jako w większości adiunkci, ale mający również wsparcie liczących się profesorów. To był właściwie moment, kiedy po raz pierwszy relacja pomiędzy profesorami, a młodszymi pracownikami, jak i studentami, stała się takim, no, zupełnie innym w formie kontaktem, otwarciem na siebie i zaufaniem. Tak więc, licząc się z tym, co może się wydarzyć, mieliśmy właściwie, no, zaplecze w bardzo dobrych kadrach, ludziach, którzy byli gotowi do działań. Związek również się przygotowywał, bo przecież były uchwały, które mówiły, że w razie gdyby związek został zaatakowany, to akcja strajkowa ma objąć szeroki zakres zakładów pracy, a wielu członków zarządu było oddelegowanych do konkretnych zakładów pracy, więc z tej strony można powiedzieć, że myśmy znali atmosferę i musieliśmy się z tym liczyć. No niemniej moment uderzenia był jednak dla wielu z nas również zaskoczeniem, bo tak jak to zwykle trochę życzeniowo się myśli, że no może, ale chyba po świętach, że przecież zbliża się
Boże Narodzenie, to chyba nie teraz. Czyli dokładnie odwrotnie, jak rozumowała władza, to znaczy właśnie teraz, właśnie wtedy, kiedy wszyscy zostaną ugodzeni również tym, bym powiedział, zaskoczeniem, że jak to teraz, na święta i tak dalej. Więc atmosfera z jednej strony była świadomością, co jest możliwe, a z drugiej strony jak gdyby oczekiwaniem, że może jeszcze nie teraz. Ja myślę, że wszystkie takie najistotniejsze zadania, tak jak to wygląda w pracy uczelni, one w dużym stopniu zostały zrealizowane. Na przykład byliśmy jedną z niewielu uczelni, na których zlikwidowano instytuty. My byliśmy w tym zakresie wspierani w sumie przez Senat Uczelni i siła Solidarności w stosunku do organizacji partyjnej, no, poparta przez grupę profesorów, była tutaj w odmiennej sytuacji niż na innych uczelniach. Stało się tak dzięki temu, że jednym z pierwszych ruchów, jakie dokonano po utworzeniu Solidarności, było odwołanie ówczesnego rektora Jonka. To stworzyło warunki do współdziałania z nową grupą ludzi. Profesor Ginko, profesor Nasiłowski, to byli ludzie, którzy no, przy wszystkich zdarzeniach popierali, profesor Stanisław Nowak. Tu można byłoby wielu z nich wymienić, którzy no, dawali, bym powiedział, ten placet działania również w warunkach uczelnianych, dlatego że ruch Solidarności opierał się głównie, tak można powiedzieć, na adiunktach, również asystentach. W mniejszym stopniu odgrywali tutaj rolę profesorowie, ale oni byli nieodzowni do działania w środowisku uczelnianym. I właśnie ci profesorowie, którzy zaangażowali się bezpośrednio w te działania, również zaangażowali się merytorycznie, działając w różnego typu ciałach, które powstawały, jak Komitet Koordynacyjny Akademii Medycznych, jak Komisja Nauki. To wszystko, bym powiedział, miało to bardzo ważne w warunkach uczelnianych wsparcie. Więc te cele były w dużym stopniu zrealizowane. Cele związkowe, które uciął nam na przykład stan wojenny, to również w swojej symbolice były istotne, bo zebraliśmy pieniądze na sztandar związkowy. Mieliśmy to już realizować i w tym momencie właściwie sprawa została ucięta. Na szczęście pieniądze akurat na ten cel były poza kątem, bo one były pieniędzmi zebranymi. Natomiast no niestety konta związku, tak jak wszędzie w kraju, zostały zablokowane. Notabene przejął je potem Związek Nauczycielstwa Polskiego, który stał się, będąc bardzo nieliczną w sumie organizacją na terenie uczelni, właścicielem bardzo dużych pieniędzy. Posypały się wycieczki, posypały się różnego typu spotkania, zabawy, działania na szeroką skalę. Natomiast my stanęliśmy wobec już, bym powiedział, w późniejszym okresie zadania zrealizowania uchwały
jednak posiadania sztandaru. Ktoś by mógł powiedzieć, jak to, tu, po co wam sztandar? Przecież związek został rozwiązany, prawda? Najpierw mówiono, że zawieszony, ale potem został rozwiązany. My przepojeni tą głęboką wiarą, że jeszcze ten sztandar zawiśnie we właściwym miejscu i zostanie wprowadzony. Przekazaliśmy pieniądze do jednego z zakonów, który często różnego typu chorągwie, sztandary wykonywał. I sztandar został wykonany jeszcze na początku 1982 roku. I przez cały stan wojenny był przechowywany przez magistra Jerzego Hermansona w jego domu w Bytomiu, gdzie za szafą było miało odpowiednią wnękę, która nie sprawiała wrażenia w ogóle jakiegokolwiek miejsca ukrycia. Zresztą był raczej poza podejrzeniami, to znaczy ścieżka była tak zorganizowana odbioru tego sztandaru, że tak naprawdę to siostry nie wiedziały, komu oddają ten sztandar. Opierało się to na zasadzie, bym powiedział, zaufania. Najpierw ja razem z nim pojechałem, ustaliliśmy wszystkie zasady zobowiązań, również finansowych, i ustaliłem jednocześnie, że ja już się nie pokażę przy odbiorze, że odbierze on sam, i w ten sposób, licząc się z tym, że ja będę inwigilowany, a on raczej nie, w związku z tym dzielnie przechował przez cały stan wojenny. I oczywiście dzisiaj w rektoracie jest w gablocie sztandar Solidarności, który na ważnych uroczystościach jest obecny. To tyle w odniesieniu do zdarzeń, które stan wojenny przerwał. Oczywiście to były setki spraw bieżących, których dzisiaj już nie sposób jest wymienić.